Trwa cykl Dumni z Ewangelii. Gromadzimy się na łańcuckim rynku. Tym razem czas na kolejną wspólnotę, którą jest Ruch Światło Życia Archidiecezji Przemyskiej, a ze mną przedstawiciele tej wspólnoty, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Proszę, przedstawcie się, powiedzcie, skąd przyjechaliście do Łańcuta. Nazywam się Weronika i przyjechałam z Leżajska. Nazywam się Pola i również przyjechałam z Leżajska. Mam na imię Szymon i przyjechałem z Husowa. Mam na imię Wiktor i przyjechałem z Leska. Mam na imię Julia i też jestem z Leżajska. Bardzo się cieszę, że taka rozbieżność, jeśli chodzi o naszą archidiecezję. Kto może nam powiedzieć w ogóle i naszym radiosłuchaczom, telewidzom, czym jest Ruch Światło Życie, popularnie nazywany Oazą? No to jesteśmy ruchem, który skupia swoją uwagę na małych wspólnotach, przez co przybliżamy się do Pana Boga i możemy razem siebie wspierać modlitwą, czy to różańcem, czy tańcem, po prostu przybliżać się do naszego Pana Boga i stworzyć z Nim jakąś relację. Czy ciężko jest współcześnie zgromadzić młodych przy parafii, w jakiejś wspólnocie, chociażby we wspólnocie oazowej? Jest to dość ciężkie pod tym względem, że bardzo wiele osób nawet nie wie, że takie wspólnoty przy parafiach działają. Niestety nie jest to jeszcze aż tak rozpromowane w wielu parafiach, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce, to nie ma nic trudnego i zapraszamy serdecznie. No właśnie, czy trzeba spełnić jakieś wymagania, żeby być w oazie? Nie trzeba spełniać żadnych wymagań, po prostu wystarczy przyjść na spotkanie i dalej się już wszystko potoczy samo. A jeśli chodzi o wasz oddział, o waszą wspólnotę w Leżańsku, to ile ona liczy osób? Matko, nie wiem, ale wydaje mi się, że każdego dnia coraz więcej. Bardzo dużo osób. Dyplomatyczna odpowiedź. A jeśli chodzi o Lesko? To ja akurat powiem, bo ja prowadzę oazę w Krośnie. U nas jest ponad 30 osób. Więc mamy taką dość zaangażowaną oazę, która stara się służyć naszej parafii. A w Husowie? W Husowie jest to oaza, która liczy około 20 osób i jest nas coraz więcej. I to jest bardzo piękne. Ja cały SMAP staram się odpowiedzieć sobie jakoś na pytanie, znaleźć taką odpowiedź, czy młodzi są w kościele i czy młodych łatwo do kościoła przyprowadzić. Jakie są wasze spostrzeżenia, patrząc na waszych rówieśników? Czy oni śmieją się z was, może jakoś szykanują, a może podziwiają, że gromadzicie się w takich wspólnotach, w tym wypadku w oazie? W moim przypadku ja obecnie jestem studentem, więc to jest dość specyficzne społeczeństwo i dość dużo osób może się śmieje, ale też dużo osób wspiera mnie i podziwia. Też miałem taki przypadek, że jedna dziewczyna przez moje świadectwo nawróciła się i w tym roku pierwszy raz uczestniczyła w Triduum Paschalnym. I co mógłbym jeszcze powiedzieć, jest dużo znajomych mnie wspiera w tym i jest po prostu ze mną. A jak jest w Lesku, w Krośnie tak naprawdę? No jest całkiem przyjemnie, chociaż czasami w Wielki Post jest trudno zakręcić młodzież, żeby przychodziła na jakieś drogi krzyżowe, ale właśnie przez tą całą formację w tych spotkaniach różnych po prostu tak wychowujemy do życia wiarą i tą prawdziwą, dojrzałą wiarą, żeby nie takim polsko-jasełkowym z tradycji przyjść, tylko faktycznie zrozumieć, o co chodzi na tej liturgii i właśnie dlatego Pana Boga, żeby stworzyć z Nim tą relację. A w Leżańsku jest wsparcie czy niezrozumienie, jeśli chodzi o uczestnictwo w oazie? Uważam, że jest to różne. Jakby czasami niektórzy patrzą na to z boku, że to jest jakieś dziwne, albo że na przykład jesteśmy tylko kółkiem różańcowym. Ja uważam, że tak kompletnie nie jest. I osoby, które jednak są gdzieś bliżej, widzą, że to jest naprawdę wspaniała wspólnota, która wspiera i która jest jakby zawsze w każdej sytuacji z tobą. I bardzo się cieszę, że w takiej wspólnocie jestem. I uważam, że osoby, które gdzieś tam są bliżej tego, rozumieją to, akceptują i wręcz podziwiają. I to jest bardzo fajne. I to tak naprawdę najpiękniejsza puenta, lepszej bym sobie nie wymyślił. To nie jest kółko różańcowe, to jest żywa wspólnota, żywi ludzie, żywe relacje między sobą, te horyzontalne, ale i ta wertykalna, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przy radiowo-telewizyjnym mikrofonie i już na koniec, ja już nic nie będę mówić, pozdrowienia. A, mam kogoś pozdrowić. Pozdrawiam swoją mamę, tatę, Anię, bo pewnie jakbym jej nie pozdrowił, to mi by robiła wyrzuty, Michała, Olę, moją najmłodszą siostrę i każdego po prostu moją ukochaną osobę, którą znam i wspieram. Ja pozdrawiam naszą wspólnotę z Leżańska.
Ja pozdrawiam całą moją miejscowość, ale też chciałbym dodać, że na stronie Oaza Przemyska właśnie ruszyły zapisy na oazy wakacyjne dla młodzieży oraz dla innej gałęzi ruchu, czyli domowego kościoła, i bardzo zapraszam na odwiedzenie tej strony. No to ja serdecznie pozdrawiam moją całą rodzinkę i naszą, no, wzrastającą dalej wspólnotę w Leżańsku. Ja również pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich moich przyjaciół. A ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów Radia Fara, życząc wam dużo dobrych wrażeń. I coś jeszcze dodać? Tak, jeszcze Maja i Piotrka, ponieważ nas tutaj dopingują. Pozdrawiamy serdecznie.